Laszlo, śpisz jeszcze? Do mojego biura, natychmiast! Tak jest. Będę gotów. Do cholery. Tego to sobie nie przypominam. Twojego wspólnika wsypał w ciebie i całą szajkę. Oto jego zeznanie. Idź tam, nie jebocie, jestem czysty. Widzę, że nie próżnowaliście podczas mojej nieobecności. Ale zaraz! Przecież to nasz człowiek! No jak to? Widzieliśmy go w mieście! Miał przy sobie dwie bryły czystego koksu! To był nasz człowiek! Rozpracowywał siatkę 6 lat! Prawie przyskrzyniliśmy szefa! Już zaczynał sypać! Tylko nam się przekręci! Co to jest? Jego rzeczy. A co to? Patrzcie, barany, to jest jego legitymacja! O, sorry, szefie! Z racji, że jesteście moimi najlepszymi fachami, dam wam jeszcze jedną szansę resocjalizacji! Waszym zadaniem będzie odzyskanie tajnego mikrofilmu skradzionego przez agentów obcego wywiadu. Zawiera on materiały kompromitujące nasz wydział! Jednego z naszych agentów! Podczas libacji alkoholowej z przedstawicielami tego wrogiego, wstrętnego reżimu. Notabene spotkacie się z tym agentem w Warszawie.
Początkowo pozorujcie współpracę, żeby uśmić jego czujność. Potem go wyeliminować. Oto jego aktualne zdjęcie. Sądzimy, że będzie próbował sabotować waszą misję. Bądźcie więc czujni. Może jednak nam dostarczyć bardzo ważnych informacji dla naszego śledztwa. Nie możemy dopuścić za żadną cenę do międzynarodowego skandalu, kiedy taśma trafi w ręce wroga. Ta sprawa ma najwyższy priorytet! W razie jakichkolwiek wątpliwości, stosujcie bezwzględny terror. Nie możemy sobie teraz pozwolić na jakiekolwiek błędy. Krokostok. Ozuto salito republikę. Pan inspektor Siwko mówił, że wiesz, kto wykradł mikrofilm, gdzie go można nagryć. Czokaj się, Rokastok, ozuto salito republikę. Mikrofilm przechwycimy jutro, gdy złodziej będzie go sprzedawał wrogom naszego ustroju. Demek, Rokastok, o walkę ze liśna. Musimy odpocząć przed akcją. Od tego zależą losy naszego kraju. Chuj, panu mordu! Fogom, Rokastok! Stoimy. Gdzie ten Zdrawko? Miał tu być przecież. W akcji pomagać. Przecież to zdrajca. Przypomnij sobie, co szef mówił. To był nasz człowiek! Nie to! Macie za zadanie odzyskać tajny mikrofilm. Też nie. Na miejscu wyeliminujecie nasz kontakt, który zaczął pracować dla wroga. No. Aha. To rzecz. Trzeba będzie go gdzieś wysłać, żeby w akcji nie przeszkadzał. Idzie. Co, Zdrawko, nie jesteś aby głodny? Oczywiście. Może na kebabrze byś skoczył? Oczywiście. Wisąd latasz, no. To zlatasz, no nasz no. Przypuszczamy, że mikrofilm wykradł brat naszego ambasadora. Działa w porozumieniu z obcą agenturą i wykorzystuje immunitet dyplomatyczny. Jest mistrzem kamuflażu, więc nie dajcie się zwieść jego sztuczką. Bo to jego akcja.
pole mokotowskie. Co to znaczy to lichy? Nie wiesz, to jasny holokaust. A po co to? No zobacz. Chyba niech się dziad pierdoli. Tam. Panie, tu się pożycza, a nie leży. O to proszę pana, to ja ten film pożyczę. O kurwa. Rzeźka moja, witaj! Jak tam kasety? Przyszłem dzisiaj... Schlałeś się tu, czy co? Wczoraj śmiesznego mi się przypomniało. Masz tu całą pakę. I... Narka. O, zdrawko! Serwus! Zdrawko! Pozwól na to. Jak tam zdrawko kebabcze ci smakowały? Pyszne. Gdzie tamten z mikrofilmem? Widziałem go, jak się kręcił pod mostem. Lekro! Poranie drogi! Kasety! Gdzie jest kasety? Sprzedaję! Kasety! 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 No! Cześć Błażej! No! Przywoź drugie 100! Świetnie idą! Dobra! To na razie! Kasety! Disco kasety lepsze od kobiety. Na każdą kieszeń, na lato lub jesień. Disco, disco to dla mnie wszystko. Jihi! Może panowie kasety? Gdzie mi profil? Gdzie mi profil? Gdzie mi profil? Ale panowie, o co wam chodzi? Cię pobieg tamten! Z mikrofilmem! Tam powiem! O!
No to dziękujemy panu serdecznie. Ej, którą to było stronę? Tamto! Obgryzłem sobie język, panie. Gdzie Laszlo? Jaki Laszlo? No ten, wyznał. My? Sraj na to, mikrofilm najważniejszy. Oczywiście. Może tamten będzie coś miał związanego z mikrofilmem. Może. Albo ze sprawą. Skończy byk jakiś lewy. Dawaj go! Zatrzymał się właśnie łeb rozwalę! Co był? Litwon Mog! O, Hazok! Nem tudom, nekem csak a talama. Bocsánatot kinek, van a legközelebbi üzlet. Szukám, damon, nincs a kolba. Az így lakom, a fordulszavából áll. Jeszcze dokończę trening, zanim mnie złapią. Odideo, kwitat, nimcze mikrofilmo. Os in auto, piszkola moment. Menio picsába te chuje pos. Köszönjük szépen a figyelmet. Igen, igen, persze. Ja to się zawsze pistoletem drapię. Cholera! Wypalił! Ty! W łebko wtrafiłem! No i dobra, i tak dziwko kazał go zabić. Na miejscu wyeliminujecie nasz kontakt, który zaczął pracować dla wroga. Thank you.
skończyłem! Mogłem się lepiej golić, ponieważ mam bardzo ostry zarost! Ale kwicie krwawię! O, ustało. Co to choroba? Za 2 litry będzie. Czekaj. Bez mikrofilmu nie możemy się nie pokazywać w ambasadzie. Drgniecie. Nie da się. Zajdźmy do sklepiku, może. Proszę Państwa, kultury trochę. Tradycyjnie do sklepu wchodzimy z koszykiem lub wiaderkiem. Priorytetowo kultura przede wszystkim. Ale nasz klient... To bądź nasz pan! Mordy! Kapelusz mi uleciał. To przez te okulary. Kurde, utytłałem się cały jak leja jakaś. Cholera. Czego panowie życzą? Informacji! Ciebie klapi! Jazda mnie stająco! Użyj ty! Nie! I co? Hopla! I! Która jest teraz godzina? Nie wiem, proszę pana, gdyż mi się wskazówki posklejały w zegarku. Od tego kleju! To spierdalaj! To już powiedział! Gdzie wasze powiedział? Oh!
maszyną! Wyjątkowo mocnej marihuany. To narkotyk charakteryzujący się najwyższą jakością, w 100% naturalny. Jego czarnorynkowa wartość opiewa na 120 milionów złotych. Pozwoli pan, że spróbuję? Jakiego? O! Przepraszam! Coś mi się pokiełbasiło od tej narkotki. Oczywiście chciałem powiedzieć bilety Narodowego Banku Polskiego o zróżnicowanych nominałach w łącznej kwocie 100 milionów złotych. To wyśmienicie. Sfinalizujmy więc naszą transakcję. Zwyczajna kontrola, rutynowa. Hola hola, co ja tam widzę? Spekulacja deficytowym towarem? Nie, tylko trawka. Trawka, inaczej marihuana, czyli konopie. Nielegalny narkotyk, śmiertelnie niebezpieczny. Składniki biologiczne czynne konopi powodują zależność psychiczną. A u długotrwałych palaczy występują po przerwaniu używania objawy głodu. Abstynencji! Wskazujące na możliwość rozwoju neuroadaptacji. To jest zależności licznej! Konopie należy uważać za niebezpieczny dla zdrowia indywidualnego, społecznego oraz dla zdrowotności Polski środek uzależniający. Tak to jest! Tak to wygląda! To straszne! Makabryczne! A nam mówiono, że trawka to niegroźna używka, niegroźniejsza od kawy czy herbaty. O rany, do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile zła wyrządzamy swoją działalnością! Natychmiast zaprzestajemy tego haniebnego procederu i niniejszym oddajemy się w ręce wymiaru sprawiedliwości, aby ponieść zasłużoną karę. Nie będziecie nam mówić, jak mamy wykonywać swoją pracę. O, ależ panie poruczniku, ja tylko... Kurde! Zamknięta lepiej jak jest! Panowie, wódkę teriosę, ale dlatego... Dobra, maszynko, dobra! Nas
to bardziej boli! Dzień dobry panom. Czy przypadkiem macie panowie coś wspólnego z nielegalnym procederem rozgrywającym się za tymi drzwiami? Blimey! Jesteśmy funkcjonariuszami bułgarskiego wymiaru sprawiedliwości. Podążamy tropem groźnego przestępcy. Pozwólcie panowie legitymacje służbowe. W porządku, legitymacje są oryginalne, nie widzę mankamentów, możecie panowie kontynuować czynności służbowe. Ja mi ty wiesz, mówi, słuchaj Lasza, kurwa, co słuchaj? Dynia kurwa, noga, plomba, ty pasz, pasz, leci te zbyt filmy. Pieska zroniłeś! Nie, to kotki! Gdzie mikrofil? Nie mam! Nie mam! Gdzie mikrofil? Gdzie mikrofil? Nie mam! A nie, mam! Na kolana! Zdraź to przed bułgarską władzą! Wolałbym nie na kolana! Ale co? Rozpakuję mikrofon. Mikrofilm przekażecie naszemu ambasadorowi w Warszawie. Szczególnie uważajcie na jego brata siamskiego, połączonego z naszym ambasadorem dolną partią pleców. Mamy dowody o jego współpracy z wrogim ustrojem. Przypuszczamy, że knuje spisek za plecami ambasadora. Pod żadnym pozorem nie może przechwycić mikrofilmu. Dobra, idziemy do ambasady!
Dawaj! Ja wygrałem, to ja piję! Kurwa! Co? Kurwa! O ty! Kurwa, ja piję! Ja piję! Kurwa, piję! Kurwa! To ja piję! Kurwa! Kurwa, to ja piję! Dobrze, że nikt mnie nie rozpoznaje, gdyż jestem bratem mojego brata ambasadora. Pozostaję nierozpoznany tylko dlatego, że niczym nie różniłem się od mojego brata ambasadora. Niczym oprócz znamienia w postaci odwróconego okręgu. Nareszcie ta ambasada! Siku! Stać! Ochrona ambasady! I ambasadora! Kierownika ambasady! Panie ambasadorze! Panie kierowniku ambasady! No, co jest? Panie ambasadorze! Mamy mikrofil! Witraże! Znowu jestem trochę rozdrażniony. Aha! Droże chińskie? To co, wy w Chinach byliście? Nie, w Bydgoszczy. Z czego one są? Kiełbasa? Substancja nabłyszczająca E414? A co się stało z pańskim bratem siamskim? A widzicie, że tą budkę to ptaką pomogły dwie wiewiórki zrobić? Tą? A nie. A co się stało z pańskim bratem bliźniakiem siamskim? A on to... Ja on był zdrajcą, musiał zginąć. Panie ambasadorze, odzyskaliśmy mikrofil. Co? Mikrofil odzyskał mój przyszły bliźniak! Brata ambasadora odróżni się po charakterystycznym znamieniu na szyi. Przedstawia on odwrócony okrąg. O, przepraszam. Odwrócony okrąg! Znamie zdrajcy! Kurwa, mikrofil wszystko na wasze Krzysztuj się, zdrajco!
Brawo, odzyskaliście mikrofilm. Wyeliminowaliście 3 zdrajców. Zdrawko zdrajców. Drugi brat bliźniak ambasadora. Trzeci brat bliźniak ambasadora. Wracajcie po zasłużoną nagrodę. Toaleta nie funkcjonuje prawidłowo. Widzi pan, dlaczego mnie zmuszono.
Miło się rozmawiało. No, to do widzenia, sąsiedzie.